Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska, Inicjatywa Polska. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, pani redaktor. Witam wszystkich. Dobrze, mój wydawca się nie mylił. Rzeczywiście bardzo dobrze panią słyszę. Pani poseł, kiedy przygląda się pani temu, co dzieje się wokół szczepień, to sądzi pani, że rzeczywiście każdy ma prawo do potknięć, bo nigdy na tak masową skalę takiej akcji szczepień nie mieliśmy? Czy jednak uważa pani, że dochodzi do tak dużej liczby nieprawidłowości, że właściwie powinna sypać się, przepraszam za potoczność sformułowania, kontrola za kontrolą, od chociażby przykład, o którym wspomniałam przed chwilą, czyli te jednorazowe strzykawki, których zabrakło, i szczepienie pacjentów tą samą strzykawką, czyli narażanie ich na utratę zdrowia i życia czasami prawdopodobnie. Ta historia z Rzeszowem jest absolutnie bulwersująca i tak jak już jakiś czas temu zaczęliśmy patrzeć ze zdumieniem, i oczywiście wszyscy też taką uczciwą zazdrością, że w Rzeszowie szczepieni są ludzie masowo, kiedy wiemy doskonale, że szczepionki są bardzo jeszcze reglamentowane, że ludzie, którzy mega ich potrzebują, chociażby chorzy na mukowiscydozę, 2000 osób, nadal nie zaszczepieni, chorzy na cukrzycę typu 1. Oczywiście zresztą wnioskowali do ministra Dworczyka, żeby nie szczepił prokuratorów, a szczepił ludzi chorych, dla których szczepionki to zdrowie i życie, ale nie chciał, wybrał prokuratorów. I nagle w Rzeszowie szczepieni są wszyscy, czyli dochodzi do tego, o czym też od dawna mówiliśmy, szczepmy jak najszerzej, skoro są szczepionki. No tylko jeżeli słyszymy, że tą samą igłą, proszę państwa, mamy XXI wiek, doskonale wiadomo, jakie choroby mogą być przenoszone przez strzykawki. I nagle się okazuje, że proszę uprzejmie, w Rzeszowie jakiś pan, którego liczne kontakty, w tym kontakty polityczne, budzą zdumienie również polityków, również dziennikarzy, wydaje polecenie szczepienia pacjentów tą samą igłą. Jeżeli to się potwierdzi, to jest po prostu kryminał. I tam kontrola powinna wejść. Natomiast w ogóle jak patrzymy na to, jak zorganizowany jest ten system szczepień, no można policzyć jedno, drugie potknięcie, ale tak naprawdę mamy do czynienia z usterką za usterką. Na początku proponowaliśmy jako Koalicja Obywatelska, puśćcie szczepienia, zapisy przez szczepienia przez POZ. Dla starszych osób wielka ulga by to była. Poza tym lekarze znają swoich pacjentów. Nie byłoby tych żenujących kolejek 70-80-latków tłoczących się na mrozie, bo to było dla nich upokarzające, a dla państwa dowód słabości. A potem chaos za chaosem. I tak jak na początku wszyscy żeśmy rozumieli, mało szczepionek, one wszędzie się pojawiały, we wszystkich państwach pojawiały się wolno. Rozumieliśmy, że muszą być te grupy priorytetowe, a potem się okazuje, że kto sprytniejszy, to zaszczepił się już dawno albo szczepi się teraz, a część po prostu spokojnie siedzi, czeka na swoją kolej, widząc jak na przykład z powodów różnych, tak jak w Rzeszowie okołowyborczych, może zaszczepić się każdy. To nie jest sprawiedliwe, to nie jest dobre i minister Dworczyk powinien mieć głęboką refleksję na temat tego, że zamiast słuchać opozycji, która chociażby proponowała, róbmy to z samorządami. Mają duże doświadczenie w takich wielkich operacjach. No dobrze, no pani poseł, wejdę w słowo a propos tych samorządów, dlatego że rzeczywiście teraz taka decentralizacja trochę tych szczepień ma nastąpić, zgodnie z zapowiedziami rządowymi. No i faktycznie samorządy stoją już powoli na wysokości zadania. Te punkty szczepień miejskie są przygotowywane. W samej Warszawie 13 takich, na Stadionie Legii największe, ale także na stacji metra między innymi. No tylko problem w tym, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówi, że kazano nam to przygotować, stoimy w blokach startowych, ale nie wiemy, kiedy te szczepionki do nas dotrą i nie wiemy, ile ich będzie. No i teraz pytanie, czy ta decentralizacja cokolwiek da, jeżeli nie ma współpracy na linii władza centralna, państwowa, a samorządy? No bo wydaje się, że na razie tej współpracy nie ma. Samorządy są w gotowości i tutaj w Gdyni, w której dzisiaj jestem, też doskonale widać, że samorządy po prostu tylko czekają na szczepionki i są gotowi szczepić masowo. Tylko wymagana jest dobra wola rządu. A tutaj niestety znowu z przyczyn politycznych tej dobrej woli nie było. Tak jak nie było woli przeniesienia szczepień na POZ, tak nie było woli współpracowania z samorządami, dlatego że PiS nie lubi samorządów. Ale okazuje się, że tam, gdzie ta współpraca jakoś zaczęła działać, idealny przykład Wałbrzycha, gdzie prezydent Szałamiej, zresztą lekarz, pokazał, jak można szybko i sprawnie szczepić. Mam nadzieję, że rząd się opamięta, bo to nie są kwestie przepychanek politycznych. To są kwestie życia i zdrowia ludzi, którzy dzisiaj wiedzą, że dla nich zaszczepienie to powrót do normalności, ale w tym powrocie do normalności to jest powrót do bezpiecznego życia, do pracy, do szkół, czyli tego, co w ogóle powoduje, że funkcjonujemy społecznie. I ja patrzę, Wielka Brytania osiąga odporność populacyjną już w najbliższy poniedziałek. Pospieszmy się z tym szczepieniem. Pani poseł, a pani podczas tego ostatniego ubiegłotygodniowego zamieszania udało się zarejestrować na szczepienie, czy nie? Ja oczywiście zgłosiłam się w styczniu i swoją gotowość i po licznych perypetiach już mam termin w połowie maja. Więc siedzę i czekam, kiedy to szczęście miała pani możliwość wybrania, czym będzie chciała się zaszczepić, czy nie? W tym miejscu, w którym byłam i tak wcześnie rano. Wie pani, ja wcześnie rano wstaję. Więc jak zaczęłam wybierać, to wybrałam i wybrałam Pfizera. Wybrała pani Pfizera. A dlaczego? A dlatego, że rozmawiałam z różnymi moimi znajomymi, w tym lekarzami, którzy się tą szczepionką szczepili, mówili, że bardzo dobrze znoszą, ale jakakolwiek by nie wyszła. Czy by mi wyszła Moderna, którą szczepił się mój ponad 70-letni ojciec, czy by mi wyszła AstraZeneca, którą też szczepią się moi znajomi, ja bym się zaszczepiła, bo być może po niektórych można się chwileczkę czuć gorzej, ale potem jest się bezpiecznym. I nawet te 2 dni obaw, czy się poczuje gorzej, nie są warte bania się codziennie, że narażam siebie i swoich najbliższych. Pani poseł, to teraz słowa dwa na temat takiej czystej polityki, z którą ostatnio mamy do czynienia bardzo mocno, mimo pandemii. Jarosław Kaczyński udzielił 2 bardzo znamiennych wywiadów, szczególnie ten ostatni wiele daje do myślenia. Mam oczywiście na myśli te słowa, które mówią o tym, że nie wyklucza przedterminowych wyborów i że takim pierwszym i właściwie chyba ostatnim, tak to zabrzmiało, sprawdzianem będzie kwestia głosowania nad ustawą o zasobach własnych Unii Europejskiej, która niesie ze sobą Fundusz Odbudowy, a potem Plan Odbudowy, rzecz jasna. Wiemy, że Solidarna Polska zdania w tej sprawie nie zmieni, więc jeżeli nie zmieni go także Jarosław Kaczyński, no to wygląda na to, że będziemy mieli albo wybory wcześniejsze, albo rząd mniejszościowy. Co pani na to? Jestem zwolenniczką jak najszybszych wyborów, bo PiS szkodzi Polsce i widać, jak nie radzi sobie z pandemią, nie radzi sobie z skutkami pandemii, w tym pomocą ludziom pracy i przedsiębiorcom. Widzę, jak niszczą sądownictwo, widzę, jak taka pisowska ośmiornica oplata spółki Skarbu Państwa. Uważam, że trzeba ich jak najszybciej odsunąć od władzy. Co do Funduszu Odbudowy. Koalicja Obywatelska i PSL przedstawiły warunki, pod którymi zagłosujemy za tym funduszem. To są pieniądze dla wszystkich Polaków. Nie pozwolimy, żeby PiS rozkradł wspólne pieniądze, które mają trafić do potrzebujących. Ale PiS niczego nie chce rozkradać, pani poseł. To państwo z opozycji są rakiem toczącym polską politykę. To także słowa Jarosława Kaczyńskiego. Pan Kaczyński ostatnio potrafi wyłącznie obrażać, a powinien usiąść i negocjować dla dobra Polski. On może mieć inne zdanie na temat opozycji, no to zresztą też ale mówi, że te wasze warunki, które stawiacie, są absurdalne. Dokładnie też takie słowa padły, że te warunki stawiane przez opozycję są absurdalne w sprawie poparcia Funduszu Odbudowy. Czy do każdej bucerki szefa największej partii parlamentarnej trzeba się odnosić? On nie potrafi wejść na merytoryczny poziom dyskusji. To znaczy mówi, że to jest absurdalne, żeby samorządy współdzieliły pieniądze? Czy uważa, że absurdalne jest, żeby było to podejmowane w sposób transparentny? Żeby nie było opcji, że znowu PiS ukradnie? Tutaj na Pomorzu mamy smutne doświadczenie z Funduszem Inwestycji Lokalnych. Kiedy pisaliśmy jako posłowie Parlamentarnego Zespołu Pomorskiego do ministra z pytaniem, w jaki sposób były rozdzielone fundusze inwestycji lokalnych. Czyli znowu pieniądze, które miały trafić do gmin, które potrzebują rozwoju, to tam nie było ani żadnej dokumentacji konkursowej, ani żadnych protokołów z tego, w jaki sposób to powstało. Po prostu przyznali tam, gdzie było im wygodniej. Pani poseł, ale wyobraża pani sobie sytuację, w której głosuje przeciw przyjęciu tej ustawy, ratyfikacji tej ustawy, naprawdę? Wyobrażam sobie, że nie pozwolę, żeby PiS rozkradał publiczne pieniądze na taką skalę, na jaką chce to zrobić. Ja uważnie przeczytałam ten wywiad i ten drugi wywiad Kaczyńskiego, gdzie on snuje plany, jak wyda unijne pieniądze na swoje polityczne cele. Ja pamiętam, jak wprowadzał 500+. I na początku znowu był to program bardzo niesprawiedliwy, bo trafiał tylko do rodziców, którzy mieli więcej niż 2 dzieci. Samotna matka nie mogła liczyć na wsparcie, a zamożni ludzie z 2, 3 dzieci, z 4 dzieci spokojniutko pobierali publiczne pieniądze. I takich znowu działań ja się obawiam, że pieniądze nie będą trafiały tam, gdzie tak naprawdę potrzeba. Ale tak to w ogóle nie trafią. Tak to w ogóle nie trafią. No i co wtedy? Nie, tak to trafią, dlatego że zawsze będzie możliwość powrotu do normalnych relacji i normalnego głosowania. Mhm. Więc my tutaj w Inicjatywie Polska mieliśmy bardzo poważną rozmowę o tym, w jaki sposób do tego funduszu podejść i będziemy namawiali kolegów i koleżanki z Koalicji Obywatelskiej, z pozostałych partii, żeby tu być nieugiętym. Dlatego, że jeżeli pieniądze mają trafić wyłącznie do wszystkich Obajtków świata, a właściwie wszystkich Obajtków Polski, to nie jest dobry fundusz odbudowy dla Polek i Polaków. No dobrze. I nie można pozwolić na to, żeby oni rozkradali po prostu publiczne majątek. I jeżeli PiS nie chce podjąć realnej rozmowy o tym, co zrobić, żeby te pieniądze były dystrybuowane sprawiedliwie do potrzebujących, zgodnie z celami unijnymi. To też jest bardzo ważne, że tak jak rozmawiam z organizacjami pozarządowymi, to one dzisiaj wyraźnie mówią, w tej perspektywie unijnej wyraźnie stawia się na człowieka. PiS w ogóle na tego człowieka nie stawia. Stawia na infrastrukturę, kolejne inwestycje, które notabene obiecywali w poprzednich swoich planach, a człowieka, któremu należy się pomóc, bo jest pierwszą ofiarą pandemii. Za każdym razem to ludzie cierpią. I z powodu kryzysu gospodarczego nadchodzącego, i z powodu utraty życia, zdrowia firm, no to na nich trzeba postawić, a nie na obiecane inwestycje pisowskie. No dobrze, a wracając jeszcze do kwestii pandemii, do gry wkracza prezydent Andrzej Duda, który dziś na godzinę 11 zwołuje Radę Gabinetową. Ostatnio były prezydent Aleksander Kwaśniewski mówił o tym, że Andrzej Duda nie wykorzystał takiego momentu dziejowego i nie jest prezydentem na miarę czasów, w których w tej chwili żyjemy. No i wydaje się, że Andrzej Duda postanowił rzeczywiście jakąś aktywność włączyć. To jest trzecia Rada Gabinetowa w trakcie epidemii. Pierwsza miała miejsce w marcu, druga w trakcie kampanii prezydenckiej jakże, no i trzecia dopiero teraz. Czy sądzi pani, że Andrzej Duda rzeczywiście tutaj miałby jakąś ważną i pożyteczną przede wszystkim dla obywateli rolę do odegrania? Śmieje się pani, nawet nie pozwoliła mi skończyć pytania. Dlaczego? Pani redaktor, mówią ludzie, że widać, że sezon narciarski się skończył, pan prezydent wrócił, nudzi się potwornie, wypisuje głupstewka na Twitterze, a teraz postanowił jakoś zadziałać, wobec czego spotka się ze swoimi kolegami i będzie udawał, że ma jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje wokół pandemii. Wczorajsza aktywność pana prezydenta w mediach społecznościowych to przytyczki do byłego premiera i dzisiaj eurodeputowanego Marka Belki. Ja oczekuję od prezydenta powagi, nawet od tego prezydenta. I to, że spotka się i koledzy mu powiedzą, co słychać, to może też być ciekawe, bo też byśmy chętnie się dowiedzieli, co słychać. Ja pamiętam, jak był ten straszny chaos ze szczepieniami, a wtedy, kiedy nagle otworzono dostęp dla 40-50-latków, to okazało się, że ani Dworczyk nie poinformował Niedzielskiego, ani Niedzielski nic nie wiedział. Morawiecki właściwie chyba też niewiele wiedział. No to może oni opowiedzą Dudzie, kto co wie. Wymienią się tymi doświadczeniami, kto najwięcej nie wie. Ale czy to jest poważne? No nie, to nie jest poważne. Jesteśmy w takim momencie bardzo trudnym pandemii. Wczoraj zmarło blisko 1000 osób. Dzisiaj znowu zapowiedzi ministerstwa, że tych zgonów będzie powyżej 700. I teraz prezydentowi się przypomina, że trzeba działać. Jest spóźniony, ja już nie mówię o wiele miesięcy, ale na pewno o wiele tygodni przy tej trzeciej fali. Poza tym, jeżeli chcieliby czegokolwiek więcej, to powinni spotkać się z opozycją i powinni się spotkać z ekspertami. A prezydent znowu tym nie jest zainteresowany. My doskonale wiemy, że głównie to, co może, to odpisać Markowi Belce na Twitterze, no tak, albo nie zachować powagi. A sytuacja rzeczywiście bardzo trudna, bo wczoraj na naszej antenie przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych powiedziała, że w maju 2-godzinny strajk ostrzegawczy o formie jeszcze będzie decydować Zarząd Krajowy, niemniej kolejny strajk w opiece zdrowotnej, no bo pielęgniarki w tej chwili pracują ponad swoje siły, nie ma wystarczających nakładów na służbę zdrowia, no i mówi przewodnicząca, że ich grupa zawodowa jest absolutnie spychana na margines, że od lat te problemy nie są załatwiane i że minister Adam Niedzielski ma czas na przykład spotkać się z przedstawicielami Episkopatu Polski, a nie ma czasu spotkać się z przedstawicielkami pielęgniarek albo lekarzy rezydentów w takiej sytuacji. Jedna pielęgniarka na 200 pacjentów jest w tej chwili, pani poseł. Tylko pytanie, czy w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie cokolwiek zrobić, no bo doskonale wiemy, że to jest efekt zaniedbań wieloletnich, nie tylko rządów Zjednoczonej Prawicy. No ale po pierwsze o tym, że pandemia trwa, wiadomo było od wielu już miesięcy i też rząd mógł w czasie, kiedy już pandemia działała, podjąć odpowiednie działania, chociażby podnosząc uposażenia, ale wszystkim, a nie wybranym, bo znowu to podnosili tym, których wybrał spod palca minister. Długa debata w Sejmie, też kontaktowałam się ze związkami zawodowymi, żeby wszyscy, którzy pracują w zawodach medycznych, przez to, że są narażeni na kontakt z pandemią i praca jest 2 czy 3 razy cięższa teraz, powinni dostawać lepsze wynagrodzenie. Ja pamiętam te haniebne słowa „niech jadą” wypowiadane przez polityczkę związaną z PiS. Część niestety posłuchała. Część ludzi nie chciała wrócić do zawodu. Poza tym na przykład, o czym wielokrotnie mówiliśmy, studenci medycyny też mogliby być zatrudniani i pomagać, a oni zostali wysłani do przygotowań się do egzaminów. No już w tej chwili są zatrudniani powoli. Mhm. No powoli tak, tylko to wszystko powinno było wydarzyć się wcześniej. I my absolutnie, ja pamiętam liczne strajki i protesty pielęgniarek, mówiąc szczerze, wszystkich rządach, bo zawsze, jako że są to kobiety i są to kobiety ciężkiej pracy, były marginalizowane. Natomiast w Sejmie leży ustawa My Solidarni, przygotowana przez Pawła Kowala, która właśnie ma zwrócić uwagę na pomoc państwa tym ludziom na pierwszej linii walki z pandemią. No i dlaczego pani zdaniem ta ustawa leży w zamrażarce? Ostatnio z Pawłem Kowalem zresztą o niej rozmawiałam. Dlaczego Elżbieta Witek nie chce poddać jej pod prace plenarne? Dlatego, że to jest dobry pomysł, to jest pomysł społeczny i to jest pomysł Koalicji Obywatelskiej. Oni nie chcą zrobić niczego, co nie jest ich, chociaż wiedzą, że pewno społecznie by to było potrzebne. Dobre projekty opozycji są zakopywane gdzieś, a potem często zmieniają właściciela, to znaczy PiS przedstawia to jako swoje, żeby chwalić się sukcesami. A tutaj muszą się znaleźć pieniądze dla ludzi. Nie dla wielkich inwestycji, nie dla Obajtków. I w najbliższym posiedzeniu, na najbliższym posiedzeniu Sejmu znowu widziałam wpisany już w program jako punkt sporny, czyli nie wiadomo, czy wejdzie do porządku obrad właśnie tę ustawę My Solidarni. Ustawę, która staje za człowiekiem. Jeżeli są pieniądze na łąki pana Chorały, jeżeli są pieniądze na zbytki pana Obajtka, za chwileczkę zresztą z posłanką Pomaską, a propos już pana Obajtka, będziemy pokazywały kolejny przekręt wokół energii, gdzie okazuje się, że na zlecenie prawdopodobnie państwowej spółki Energa Obrót akwizytorzy chodzili od domu do domu w czasie pandemii, to się działo teraz, od domu do domu i naciągali starsze osoby na zmianę umowy, która była dla nich niekorzystna. A wszystko to pod logo Energa Obrót, czyli państwowej spółki. Za chwileczkę będziemy o tym w Gdańsku też mówiły, bo są bulwersujące wręcz fakty i będziemy domagały się kontroli ze strony urzędów, chociażby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Ale to pokazuje tylko jako przykład niemyślenia o człowieku. Partia, która nazywa się Prawo i Sprawiedliwość, która szła do wyboru, że to oni będą dbali o ludzi, ludzi kompletnie zostawia. Pielęgniarki, lekarzy, uczniów w ciężkim kryzysie. Ja już nie mówię o tym szczuciu na osoby nieheteronormatywne albo pogardy dla kobiet. To jest dewastacja społeczna. Więc jak pani mnie pyta, czy wcześniejsze wybory, jak najszybciej. No dobrze, tylko pytanie, czy opozycja na to jest gotowa, pani poseł, bo z pozycji kanapy oczywiście każdy może sobie mówić wybory jak najszybciej, tylko co państwo zrobią, jeżeli okaże się, że te wybory rzeczywiście będą szybko, na przykład latem albo wczesną jesienią. Czy sądzi pani, że macie przygotowany program, czy macie przygotowane na tyle i otwarte politycznie głowy, żeby na przykład pójść do wyborów razem? To jest moim wielkim marzeniem, żeby opozycja umiała wygrać z PiS-em i poszła razem. I do tego też namawiam kolegów i koleżanki. Ja dlatego jestem w Koalicji Obywatelskiej, że uważam, że z PiS-em można wygrać łącząc siły. I naprawdę to jest najwyższy czas, żeby panowie odłożyli swoje ego. I jeżeli będą te wcześniejsze wybory, to wygrali. Po prostu wygrajmy te wybory razem. Potem będą mogli się niuansować, dzielić, ale na dobrą sprawę. W wielu rzeczach przecież opozycja się ze sobą spotyka i współpracuje. Są spotkania z PSL-em i Lewicą, gdzie ustalane są te zręby odbudowy Polski. A propos PSL-u, pani poseł, przepraszam, wejdę w słowo. Czy sądzi pani, że Władysław Kosiniak-Kamysz byłby dobrym kandydatem na premiera? Bo takie plotki się ostatnio pojawiły, że gdybyście poszli razem, to Kosiniak-Kamysz na premiera. Ja znam te plotki od wielu lat. Władysław Kosiniak-Kamysz na premiera się przymierzał, na prezydenta. No ale dobry byłby jako szef rządu, czy nie, pani zdaniem? No i tyle wiemy, ile nas sprawdzono. Byłby pewno równie dobry jak Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, albo kilka bardzo dobrych polityczek, które są. Nie dzielmy się stanowiskami. No ale kogoś trzeba znaleźć. Pani poseł, doskonale pani wie, że w polskiej polityce i wśród polskich wyborców trochę tak jest, że ten lider charyzmatyczny zawsze ma ogromne znaczenie. No, więc jak pani redaktor wie, pomagałam w kampanii Rafała Trzaskowskiego. Jeżeli patrzę na dzisiejszą opozycję, to tym charyzmatycznym liderem jest Rafał Trzaskowski. Dziękuję. I absolutnie wierzę w jego siłę i moc sprawczą, ale tu naprawdę nie chodzi o podzielenie się stanowiskami, chodzi o wygranie z PiS-em. Dobrze. Pani poseł, teraz na chwilkę jeszcze zmiana tematu, bo to kwestia niezwykle ważna. Krystyna Pawłowicz opublikowała, jak wiemy, wpis na temat jednej ze szkół podwarszawskich, nie będę podawać miejscowości ze względów oczywistych, w której uczy się transpłciowe 10-letnie dziecko. Oburzenie to wywołało wśród części polityków. Koalicja Obywatelska złożyła doniesienie do prokuratury, no bo jakby nie było, to jest sędzia Trybunału Konstytucyjnego. No ale napisała w końcu, sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana niż mnie o tym poinformowano. Nie chciałam sprawić przykrości dziecku, przepraszam cię. Czy uważa pani, że to przepraszam cię wystarczy? Oj, absolutnie nie wystarczy. Chociaż jak znam panią Pawłowicz, to musiało ją wiele kosztować przyznanie się do błędu, ale to jest za mało. Tutaj potrzebne jest i zadośćuczynienie, i jednak kara. Dlatego, że dorosły człowiek, jak dostaje jakiekolwiek informacje, to musi kilkanaście razy pomyśleć, co z nimi zrobić. A to była bardzo wrażliwa historia 10-letniego dziecka, na którego dopuściła się ona szczucia, obrzydliwej nagonki. To, co wyprawiali również politycy PiS i nadal wyprawiają, to pełna pogarda dla osób, których bezpieczeństwo jest chyba fundamentalne. Prawica tyle mówi, że to rodzice decydują o wychowaniu dziecka. Tylko tutaj akurat uznali, że nie ma zgody na to, żeby to rodzic powiedział w szkole, bardzo prosimy, żeby nasze dziecko nazywać Agnieszka, bo jest osobą transpłciową. Ja rozumiem, że oni nic nie wiedzą na ten temat. Szkoda, że się wypowiadają. Natomiast ja oczekuję, że pan Duda, który po nocy powołał panią Pawłowicz do Trybunału Konstytucyjnego, wystąpi z wnioskiem o dyscyplinarne ukaranie pani Pawłowicz. Dlatego, że to on ma taką możliwość wystąpienia o karę dyscyplinarną. Takie szczucie nie powinno mieć miejsca nawet w wydaniu internetowego trolla. Natomiast jeżeli to robi osoba sprawująca ważną funkcję w państwie, ta kara po prostu musi być. Tu nie wystarczy, przepraszam, tu nie wystarczy powiedzenie, nie pomyślałam. Dobrze, pani poseł, to jeszcze jeśli pani pozwoli na koniec naszego spotkania słów kilka na temat bardzo bolesnej rocznicy dla nas wszystkich, dla pani szczególnie, bo jutro rocznica 11 już tragedii smoleńskiej, w której zginęła pani mama. Czy po tych 11 latach ma pani poczucie, że wszystko na ten temat wie? Mówię oczywiście o przyczynach tej katastrofy. Od kilku lat bawimy się w pisowskie dochodzenie do prawdy. Był raport Millera, który rozwiewał wiele wątpliwości. My pewno wszystkich niuansów i szczegółów nie poznamy, ale przyczyny znamy. Przyczyną był chaos, bałagan, zła decyzja o lądowaniu na lotnisku, na którym nie powinno się lądować i błędy niestety również po obu stronach osób decydujących o tym lądowaniu. I tu nie mam wątpliwości, że nie powinno było być nigdy zgody na lądowanie na to lotnisko i nie powinno nigdy być pomysłu, żeby jednak wylądować. Nie powinien nigdy ten samolot lecieć, bo jego stan techniczny był zły, o czym było wiadomo od dawna. Ale to, co najbardziej mnie przeraża dzisiaj, to to, że my żeśmy nie wyciągnęli wniosków z tej lekcji, że znowu VIP-y latają bez zachowania instrukcji wszystkich dotyczących bezpieczeństwa. Znów narażane jest życie, zdrowie i bezpieczeństwo ważnych osób w państwie. Nie wyciągnęliśmy lekcji z tej katastrofy. Nadal Polska jest pod względem bezpieczeństwa państwem z dykty, ale również pod względem wielu innych funkcjonowań, jak chociażby te nieszczęsne szczepienia i strzykawki wielorazowe. Nie podchodzimy poważnie do życia i zdrowia obywateli. Ja domagam się od rządzących naprawy tej sytuacji, przestrzeganie. Pani poseł, doskonale pamiętamy, jak jeszcze... Proszę. A druga rzecz, która mnie wyjątkowo bulwersuje, to to, że zamiast rozmawiać dzisiaj o pamięci, wszędzie w sferze publicznej musimy komentować pana Macierewicza. Ja bym chciała, żeby pan Macierewicz kiedyś poniósł pełne konsekwencje tego, że niszczy wspólnotę, jaka wtedy 10 kwietnia 2010 roku powstała wokół Smoleńska, kiedy wszystkim nam było równie ciężko i równie źle. Pani poseł, tylko trudno o Antoniego Macierewicza nie pytać, dlatego że od kilku dni działa ta podkomisja smoleńska. Niemałe pieniądze od państwa członkowie tej komisji dostają. Teorie, jakie stawiano podczas jej prac, wszyscy znamy, chociaż pewnie większość wolałaby o nich zapomnieć. Nie ustalono tak naprawdę niczego, ba, sytuacja jest na tyle poważna, że nawet pani Merta czy pani Wasserman domagają się już, no, jakichś konkretnych ustaleń od tej podkomisji. Nawet im skończyła się już cierpliwość, więc rzeczywiście sytuacja jest ważna. Także w kontekście tego pytania, które teraz pani zadam. Czy pani uważa, że po tych 11 latach Prawo i Sprawiedliwość nadal politycznie katastrofę smoleńską wykorzystuje? Czy trochę się to uspokoiło? Ależ oczywiście. Trochę mniej, bo trochę mniej jest emocji wokół tego. Skończyli miesięcznicę, bo widzieli, że już takich emocji wokół nie są w stanie wygenerować. Natomiast nadal cynicznie żerują na nieszczęściu, na smutku, na niepewnościach i biorą za to gigantyczne publiczne pieniądze. Pan Macierewicz ten raport, o którym teraz opowiada, że pokaże szczątkowo, przecież zapowiadał na 10. rocznicę katastrofy. I co? I przez rok kolejne pieniądze publiczne płynęły. Tłumaczy się pandemią teraz. Wie pani, można było wydrukować wyrok dotyczący zabrania kobietom prawdy do decydowania o swoim ciele. Można było przeprowadzić wybory, można było zrobić bardzo wiele rzeczy, w tym TVP robiło koncerty. Jedyna rzecz, która się nie umiała wydarzyć, to Antoni Macierewicz nie mógł opublikować swojego wyroku, swojego raportu. Jest to absolutnie bulwersująca historia. I czemu to zrobił? A to z dwóch powodów. Po pierwsze, teraz ma czym brylować po mediach i budzić sensację, uwagę wokół siebie skupiać, a dwa, przez rok płynęły znowu publiczne pieniądze. I dziennikarze, i nasz senator Brejza, i wielu innych polityków domagają się informacji o działaniu tej podkomisji. Tego nie ma. A zamiast dzisiaj przypominać sobie, kim byli ludzie, którzy zginęli w katastrofie, co robili dla Polski, jak żyli, dlaczego nam ich tak brak w dzisiejszym życiu publicznym, to my rozmawiamy o złym człowieku, który podburza ludzi do teorii spiskowych i który jeszcze ma z tego całkiem spory dochód. Pani poseł, zastanawiała się Pani czasem, na pewno się Pani zastanawiała, ale co Pani sobie myśli, kiedy zastanawia się właśnie nad tym, co by powiedziała Pani mama, gdyby spojrzała na to, co dzieje się w tej chwili w Polsce i jeżeli chodzi o prawa kobiet, i jeżeli chodzi o prawa społeczności LGBT, osób transpłciowych i tak dalej. Wiemy, że ona bardzo mocno walczyła o takie równouprawnienie w dosłownym tego słowa znaczeniu. I jeśli patrzy na to z góry dziś, to co sobie myśli Pani zdaniem? Myślę, że patrzy na to wszystko z wielkim smutkiem, bo całe lata dążyła do tego, że w Polsce było lepiej każdej dyskryminowanej osobie ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, wiarę lub jej brak, orientację seksualną. A w tej chwili widzimy gigantyczny regres w tych wszystkich sprawach. Co więcej, tu gdzie miała być sprawiedliwość społeczna, też znowu krzywda i wykluczenie. Więc myślę, że patrzę na to ze smutkiem, ale z wielkim też smutkiem patrzyłaby... też na to, jak wygląda scena polityczna. Moja matka była człowiekiem dialogu, szukania porozumienia. I nawet potrafiła go znaleźć z każdym. Ja pamiętam jej debatę jedną w Sejmie, gdzie jednym swoim wystąpieniem przekonała Kaczyńskiego, który zmienił zdanie jako cała partia i zagłosowali za jej dobrym społecznie projektem. Chociaż byli przeciwni. Między innymi dlatego teraz w Sejmie nie ma debat. Ale ona wchodziła w dialog. I gdyby słyszała, że rządzący nazywają opozycję rakiem, a media publiczne szczują na osoby LGBT, a sędzia tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego zajmuje się hejtem. Myślę, że byłoby jej bardzo źle z taką Polską, zupełnie inną Polskę budowała. I widziałaby pewno też, że robią to, co złego się dzieje, często robią ludzie, którzy zapomnieli, w którym miejscu politycznym byli. Ja pamiętam, myślę, że Pani się nie obrazi, jak to przytoczę taką naszą prywatną rozmowę w Sejmie, jeszcze jak pracowałam, kiedy Pani właśnie przy okazji jednej z rocznic katastrofy smoleńskiej mówiła, że też strasznie bolesne dla Was, czyli rodzin, jest to, że tyle emocji społecznych to wzbudza i że nie macie cały czas możliwości przeżycia tej żałoby samodzielnie, żeby się z tym pogodzić, żeby to przeżyć wewnątrz, no bo ciągle i na cmentarzu i wszędzie jest pełno ludzi, fotoreporterów, którzy nie dają Wam spokoju. Czy jutro już sądzi Pani, że będzie inaczej? Czy te emocje społeczne wokół katastrofy smoleńskiej się uspokoiły i czy Wy wreszcie macie szansę na to, żeby się ze swoimi bliskimi pożegnać w spokoju i bez asysty obywateli czy polityków innych? Myślę, że przez te 11 lat też każdy z nas wewnętrznie przecież przeżył. Ile rzeczy się wydarzyło, ileż innych też bliskich nam osób w międzyczasie odeszło, ileż się urodziło. Moja córka będzie miała za chwilkę 11 lat. Ten świat się bardzo zmienił. I jeszcze kilka lat temu oczywiście gdzieś chcieliśmy mieć ten dzień w skupieniu, we wspomnieniach. Teraz często... wiadomo, jest pandemia, więc nie zapraszamy, tak jak co roku zapraszaliśmy bliskich nam ludzi, żebyśmy się spotykali przy grobie matki w tym samym miejscu, o tej samej porze. ale widzimy czasami kwiaty, wiemy kto był, czasami znajomi nam napiszą i to jest bardzo miłe, że żyją w pamięci takiej społecznej, że żyją wśród przyjaciół. I teraz, nawet wczoraj dzwoniła do mnie moja koleżanka Paulina Piechna-Więckiewicz z klubu Lewicy tylko z pytaniem, czy o tej godzinie będziemy, bo ona też by przyszła o tej samej godzinie, jak co roku. W tym roku można. Więc tej bliskości przyjaciół się cieszymy. Natomiast to, że wokół politycznie nadal nie ma wspomnień, nie ma tęsknoty, nie ma refleksji, a jest Antoni Macierewicz i jego fantazje, po prostu bardzo boli. I to nie jest dobre dla Polski, bo my zapominamy, co dobrego zrobił Lech Kaczyński, co dobrego zrobił Gosiewski, Wasserman, Jaruga Nowacka, Szmajdziński, Szymanek-Deresz. O tym się nie pamięta, a zrobili wiele rzeczy. Pamięta się tylko złe słowa pana Macierewicza. Chciałabym, żeby było inaczej. I tego pani życzę. I dużo spokoju jutro. I dużo siły, dzięki. Dużo zdrowia w tych niełatwych dla nas wszystkich czasach. Pozdrawiamy. Pani poseł Barbara Nowacka, Koalicja Obywatelska, Inicjatywa Polska. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.